W dzisiejszym odcinku chcemy Wam pokazać rzut z grupy technika Shiwaza Hizaguruma. Oglądajcie. Zacznijmy od złapania partnera klasyczny uchwyt. Najpierw wykonujemy wychylenie, tuż po tym jest zejście z linii ataku partnera, a następnie blokujemy naszą nogą atakującą tuż pod kolanem partnera, tak? Jeszcze raz. Zwróćcie uwagę na kilka bardzo ważnych szczegółów. Po pierwsze, wychylenie. Nasze ręce cały czas wychylają ku górze. One nie mogą iść do biodra, tylko cały czas prowadzą partnera ku górze. Druga sprawa to nasza noga podporowa schodzi z linii ataku prostopadle do partnera w ten sposób, tak? Trzecia rzecz, nasza noga atakująca atakuje i blokuje kolano, zaraz nogę partnera, zaraz pod kolanem partnera. W ten sposób. Ok, wykonamy cały. Hizaguruma to bardzo dobra technika otwierająca, czyli najlepiej połączyć ją z jakąś inną techniką, czyli atakujemy, partner obchodzi, tak, atak. Możemy też połączyć tę techniką z inną, czyli jest osoba, partner odchodzi, tak, możemy również zaatakować, tak. Czyli już dla tych bardziej zaawansowanych, jak już się nauczycie podstaw, możecie łączyć te techniki, tak? Jako technikę otwierającą, albo jako technikę, którą wykonacie rzut, ale połączenie już.